Ekscelencjo, księdze biskupie, czcigodni księża, pani poseł, panie wojewodo, panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Spotykamy się, jak moi przedmówcy mówili, na jubileuszu trzech podmiotów, czyli 15 lat powiatu ostrowskiego, 115 lat banku spółdzielczego i naszej parafii, szpitala, 50 lat. Co prawda budynku, bo ksiądz biskup dzisiaj mówił właśnie, że ten szpital powstał w 1917 roku, czyli niedługo będziemy obchodzić setną rocznicę. Także serdecznie państwa też w imieniu własnym zarządu powiatu, serdecznie państwa witam na dzisiejszej uroczystości. Szanowni państwo, powiat ostrowski powstał, jak wcześniej powiedziałem, 15 lat temu. 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku został utworzony powiat. Odnowiony, jakbyśmy go powiedzieli, bo powiat istniał, ale w takiej formie został utworzony właśnie w tymże roku. Odbyły się pierwsze wybory, pierwsza sesja Rady Powiatu, 7 listopada 1998 roku. Został wybrany pierwszy starosta powiatu ostrowskiego, pan Bogumił Brzuska. Przewodniczącym rady został pan Tadeusz Legacki. Druga kadencja to zmieniła się na funkcji starosty, zmieniała się osoba, został nim były przewodniczący pan Tadeusz Legacki starostą, przewodniczącym rady Krzysztof Wojciech. Trzecia i czwarta kadencja to moja skromna osoba, starosta się nie zmienił do dzisiaj. Zmienił się tylko przewodniczący. W trzeciej kadencji była pani Bożena Kortak, a dzisiaj jest tu pan Dariusz Rafalik. Co udało nam się przez ten okres zrobić dla mieszkańców powiatu ostrowskiego, bo oni nas wybierali i on nas i stawiali nam wymagania. Postawiliśmy na cztery takie priorytety, trzy priorytety na dobrą sprawę. Służba zdrowia, oświata i infrastruktura drogowa. Po 1999 roku przyjęliśmy szkoły w takim stanie, jakie były. Dzisiaj te szkoły zdecydowanie inaczej wyglądają. Mieszkańcy Ostrowi widzą i doceniają to. Praktycznie mamy wszystkie zespoły odnowione, doposażone. Teraz jesteśmy właśnie na etapie remontu zabytkowego budynku, w którym mieści się liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika. Piękna inwestycja, budynek zabytkowy, jak wcześniej powiedziałem, prawie 50 milionów. W tym okresie czasu wydaliśmy na naszą oświatę, to warto zainwestować, prawie 13 milionów złotych. Co powiedziałem wcześniej, to po prostu widać. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, tu są naprawdę bardzo duże osiągnięcia. Przy naszym skromnym de facto budżecie wybudowaliśmy w tym czasie prawie, lub odnowiliśmy prawie 246 km dróg. W sumie mamy ich 500, czyli jesteśmy na tak zwanym pół metra. No tu już cyfra jest imponująca. To jest, wydaliśmy na tę inwestycję 91 milionów złotych. To przy naszym budżecie, jak się powiedziałem, byłoby to niemożliwe. Ale są ludzie dobre, wolne, instytucje. I tutaj głęboki ukłon i podziękowania na ręce pana wojewody. Skorzystaliśmy, taki fajny program jest budowa dróg lokalnych. Wybudowaliśmy właśnie z tego programu prawie 60 km. To jest 50% dofinansowania do tych rzeczy. Oczywiście nie można zapominać też o samorządach. Teraz w takiej sytuacji finansowej samorząd województwa jest słynne jak przykrowe, ale przez wiele lat samorząd województwa nas bardzo mocno wspiera. Panie marszałku, serdecznie z tego miejsca dziękuję byłej komponenty, nie tylko powiat ostrowskiego, ale także naszej gminy, naszego powiatu. Także serdecznie dziękuję. No i już, szanowni państwo, no, nie mogę się powiedzieć o tych, którzy naprawdę bardzo, bardzo dużo pomogli nam przy budowie naszej dróg. Po prostu gminy, z wójtami, przewodniczącymi, z radnymi na czele. W tym okresie czasu, w szczególności w latach 2007-2012, otrzymaliśmy z gmin dofinansowania prawie 17 milionów złotych. Gminy też nie mają łatwych sytuacji finansowej.
ale zrozumieli taką potrzebę i z tego miejsca panowie wójtowie, panowie przewodniczący, szanowni rady, serdecznie wiem własnym, zarządu powiatu, was samorządnych powiatów serdecznie was bardzo dziękuję. Dlatego między innymi możemy jeździć po czas lepszych drogach. Oczywiście drogi powstały na terenach większości wiejskich, bo powiat jest powiatem typowo rolniczym, bo 70% mieszkańców musi mieszkać na tychże terenach. Także z tego miejsca, komu jeszcze nie podziękowałem, to serdecznie dziękuję, bo naprawdę to jest niezbędne i potrzebne. Gdzie nie spotykamy się na terenach, spotykamy z ludźmi, to mówię właśnie o drogach. Jeszcze trochę na pracy zostało, ale miejmy nadzieję, że w następnych latach jeszcze będzie lepiej. Może takie kilka inwestycji. O, Unia Europejska, szanowni państwo. Piękna inwestycja jedna. Relacji Ostrów Mazowiecka Wachowi. 28 km tejże drogi. Za 20 milionów złotych. A kiedy byśmy ją pobudowali, to nie wyobrażam sobie. Dużo, dużo lat trzeba by czekać. To, co mówię wcześniej, Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych. Takie odcinki po 19 km od gminy Andrzejewo do Małchini, piękna droga, w gminie Nul, Duża Zaszkowa i wiele. Także serdecznie z tego miejsca państwu za to dziękuję. No i oczywiście nasz szpital, nasza perełka, jak my tam nazywamy, zresztą też był perełka medycyny, które też się wygrali, dlatego mówimy, że szpital jest naszą też między innymi perełką. Od początku wszystkie władze samorządowe powiatu ostrowskiego o tym szpital uchwały doposażamy. Dzisiaj państwo widzieliście, zwiedzaliście ten szpital, to warto było w niego inwestować. Bo nie dość, że ludzie są szczęśliwi, bo za dwa ludzi to się robi, daj Boże, żebyśmy my nie chorowali, ale ten obiekt naprawdę wygląda już imponująco, co nie znaczy, że chciałoby się lepiej. No ale mamy na uczesty tomograf komputerowy 64-rzędowy, pewne uczestnienie rentgena, jesteśmy na takie montowania, jak państwo żeście założyli rezonansu magnetycznego, nowoczesna kuchnia i wiele innych rzeczy. Też na tym szpitalem przeznaczyliśmy kwotę prawie 15 milionów złotych w tym okresie czasu. Są to znaczne środki finansowe, ale dobrze zainwestowane, bo naprawdę w zdrowie trzeba inwestować, bo to się po prostu opłaca. Także mamy jeden z najnowocześniejszych szpitali powiatowych w Polsce i chcemy, żeby ten szpital wyglądał jeszcze bardziej pokazany. Powiem państwu, że radni powiatowi, głosując na sesjach rady powiatu prowadzonych przez pana przewodniczącego, każda uchwała o pomocy finansowej jest głosowana jednogłośnie. W tym momencie nie ma ani opozycji, ani koalicji. Wszyscy głosujemy za tymi właśnie uchwałami. Szanowni państwo, z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, że ten powiat ostrowski tak wygląda inaczej. Chcemy, żeby on jeszcze bardziej, bo to jest nasza mała ojczyzna. Z tego miejsca jeszcze raz wszystkim dziękuję jubilatom, bo dzisiaj Bartoszu, Andrzeju, święto szpitala też i Panu Spółdzielczyka, życzę wam wszystkiego najlepszego. Niech ten nasz polski Pan, bo chciałem powiedzieć, że Pan Polski obsługuje powiat ostrowski praktycznie przez 15 lat, dawało nam przerwę, ale to jest nasz polski Pan, dobry Pan, warto w nim lokacje składać, bo i też się uważa. Także życzę państwu, jak i Panu, wszystkiego najlepszego. Panie dyrektorze, Pan wie, co życzę do szpitala. Wszystkiego najlepszego. Niech ten szpital nam się rozwinął. Dziękuję państwu za uwagę.